Tu Jakub, witam Was na kanale Sologram. Przed nami kolejna pełna rozgrywka. Dziś nowość na moim stole: parki od wydawnictwa Albi, które to jest partnerem dzisiejszego odcinka, za co bardzo dziękuję. Yy, słuchajcie, co to będzie się działo w tej małej, ale jak widzicie, całkiem sympatycznie wyglądającej grze, w której główną robotę robią parki. Parki. Stanów Zjednoczonych, przepiękne ilustracje na tych kartach, które to zostały stworzone przez 59 Parks. I właśnie pod adresem 59parks.net można zobaczyć pełną kolekcję ilustracji parków. No, i gra parki powstała właśnie we współpracy pomiędzy 59 Parks a Key Master Games, i grafiki w tej grze pochodzą z serii opracowanej przez ponad 40 artystów z całego świata. Ilustracje prezentują 45 parków narodowych, istniejących w Stanach Zjednoczonych. Słuchajcie, na początku dzisiejszego naszego planszówkowego spotkania. Chcę Wam bardzo, ale to bardzo gorąco podziękować za to, że jest nas już na kanale ponad tysiąc. No i niestety, okoliczności, jakie są, takie są, i wszyscy wiemy doskonale, jak to na nas oddziałuje. Dlatego też myślę, że nie czas na to, by świętować teraz wraz z Wami te osiągnięcie kanału SOLOGRAM, ale na to myślę przyjdzie jeszcze czas, bowiem mam przygotowaną dla Was już pewną niespodziankę. Będzie konkurs z planszówką do wygrania i nie tylko z planszówką, będą również inne nagrody, tak więc pozwólcie, że te tysiąc subskrypcji będziemy świętować myślę, że już wkrótce w nieco lepszych okolicznościach. A dziś wszystkie smutne i przykre rzeczy spróbujemy zostawić na boku. Mam nadzieję, że ta dzisiejsza rozgrywka solo, którą za chwilę wam zaprezentuję, spowoduje chociaż trochę uśmiechu na waszej twarzy i na chwilę odgoni myśli od tych złych i przykrych rzeczy. A więc, tak słuchajcie, zanim przejdziemy do pełnej rozgrywki solo, zaprezentuję wam jak zwykle. Tę małą, ale całkiem fajną i sympatyczną grę. Podpowiem Wam w skrócie o tym, jak tutaj gra się, właśnie w parki. Potem pokażę Wam, jakie zmiany tutaj zachodzą, jeżeli chodzi o wariant solo, ten, który jest tutaj oryginalnie w podstawce zaprojektowany. I na koniec gry powiem Wam jeszcze o dodatkowym drugim wariancie, który gdzieś tam mi mignął na BGG. Jest to już Automa, a więc ktoś, wirtualny gracz, który, z którym będziemy się ścigać na punkty, bowiem w tej oryginalnej wersji, właśnie w tej oryginalnej podstawce, wariant e, solo stworzony jest w ten sposób, ten tryb solo stworzony jest w ten sposób, że mamy. Strażników, którzy przeszkadzają nam w łażeniu po parkach, zabierają nam surowce, robią nam tutaj różne psikusy, natomiast tylko my, jako gracz pojedynczy, zbieramy punkty zwycięstwa. No i w zależności od tego, ile tych punktów się uzbiera, uzyskujemy jakiś tam tytuł w grze. Czyli tak naprawdę bijemy po prostu swój własny rekord. Dobrze, słuchajcie. Zaczniemy od tego, że każdy z graczy posiada swoich dwóch turystów swoje ognisko składające się z dwóch yy, części bowiem ognisko płonące i ognisko wygaszone do czego to służy, zaraz powiem. W grze mamy dostępny również aparat do wykonywania zdjęć mamy fajny metalowy znacznik pierwszego gracza. Ja będę dzisiaj pierwszym graczem rozpoczynającym tak to tutaj jest według zasad. Mamy również w grze następujące zasoby. Mamy do dyspozycji wodę, mamy do dyspozycji hmm, drzewka, choinki, mamy do dyspozycji słoneczka, góry. O, I mamy również przyrodę. Przyroda to coś fajnego, bo to tak naprawdę fajne zwierzątka powycinane. Nie, w drewnie, w żadnym plastiku, wszystko ładnie w drewnie. Tutaj pochwała za to, że w pudełku mamy tak świetnie zorganizowaną wypraw, wypraskę, że wszystko się fajnie mieści, nic z pudełku nie goni. Komponenty wszystkie są ładnie popakowane. No i mamy właśnie te wspomniane tutaj fotografie. Zdjęcia, które będziemy w trakcie naszej wyprawy po parkach wykonywać i zdobywać za nie punkty na koniec gry. W grze także mamy karty manierek. To są manierki, do których będziemy wlewać wodę i one będą nam dawać tutaj jakieś yy, dodatkowe bonusy, więc ja już te manierki przetasuję i od razu, żeby nie było jedną, wyciągnę dla siebie, słuchajcie, czekajcie, troszkę to przeorganizujemy, bo to są karty dotyczące yy, gracza przeszkadzacza w wariancie solo. Więc zaraz sobie tę manierkę odkryję. Tutaj mamy karty lat, bowiem gra toczy się przez cztery sezony. Cztery takie karty zostaną odkryte i one nam będą modyfikować daną rundę. Taka karta będzie wprowadzać jakąś zmianę, więc do tych zmian się będziemy stosować. No i mamy wspomniane karty parków. Koszt nabycia takiej karty, ale tak naprawdę nabycia, nabycie to jest de facto nic innego jak odwiedzenie tego parku. Jest tutaj naniesiony na dole. Tutaj z lewej strony mamy punkty zwycięstwa, jakie przysługują nam za odwiedzenie takiego parku. No i mamy również jeszcze karty Ekwipunku, które tak naprawdę to nic innego jak technologie, które nam dają jakąś, jakiś przywilej, który będzie nam działał przez całą rozgrywkę. I te karty Ekwipunku, ten ekwipunek będziemy nabywać, wykonując odpowiednie akcje. No, i mamy również w grze karty, które dają nam jakiś, wyznaczają nam jakiś cel. Oczywiście się pomyliłem, to są sezony, a nie lata, bo lata to właśnie to. To są karty lat, które wyznaczają nam jakiś cel w rozgrywce. Każdy z graczy losuje na początku dwie takie karty i wybiera sobie jedną z nich, i ta karta będzie mu punktować na koniec gry, oczywiście w momencie, kiedy. Spełni wymagania na tej karcie naniesione. Jak gra się w parki? Tutaj, jak widzicie, mamy szlak, po którym będą chodzić nasi podróżnicy. Ja dzisiaj będę grał niebieskim kolorem. Różowy kolor, fioletowy można powiedzieć kolor, to nasz, nasi strażnicy, którzy będą nam tutaj w tym podróżowaniu przeszkadzać. Wybieramy. Miejsce, na które chcemy przesunąć danego naszego podróżnika i wykonujemy akcję związaną z tym kafelkiem, na którym lądujemy. I tak, tutaj na mamy w grze podstawowych 5 kafelków i dodatkowe 4 w przypadku wersji czteroosobowej dochodzi jeszcze jeden kafelek, które będziemy po prostu dokładać. Za chwilę rozpoczniemy szlak, rozpoczniemy rozgrywkę ze szlakiem o długości 6 kafelków. I co rundę będziemy taki kafelek dokładać, więc ten szlak będzie się nam tutaj wydłużał, i będą nam dochodzić w związku z tym również dodatkowe akcje. Ta akcja pozwala nam pozyskać dwie krople wody. Ta akcja pozwala nam pozyskać choinkę. Ta akcja pozwala nam yy, dobrać kartę z manierką, bądź wykonać zdjęcie, wydając dwa yy, dowolne zasoby. Jeżeli dany gracz w momencie wykonywania tej akcji posiada aparat, może zapłacić o jeden surowiec, o jeden zasób mniej za wykonanie tej fotografii. Wykonując tę akcję, dany gracz, jeżeli w tym momencie nie posiada jeszcze aparatu, zabiera go od innego gracza. Tutaj otrzymujemy dwie, dwa słoneczka, tu otrzymujemy górę. Na tych specjalnych akcjach czterech będziemy wykonywać następujące rzeczy. W tym momencie możemy odwiedzić park, czyli nic innego jak wydać te surowce, które naniesione są na, danym, na danej karcie danego parku i pozyskać tę kartę do swoich zasobów, otrzymując na koniec gry oczywiście za to punkty. Możemy również nabyć tutaj, to, to jest jedna z dwóch akcji oczywiście, możemy tak jak mówię wykonać odwiedzić park, zwiedzić park, albo możemy nabyć ekwipunek. Wybieramy jedną z trzech dostępnych tutaj kart, opłacamy jej koszt w postaci słoneczek, które tutaj naniesione są na górze, w prawym górnym rogu, i pozyskujemy tę kartę i ona od tego momentu daje nam jakąś zdolność. Na tej karcie możemy wydać jeden dowolny zasób i zamienić go w przyrodę, w znacznik przyrody, czyli nic innego jak drewniane zwierzątko, które w grze traktowane jest jako joker, zastępuje wszystkie inne zasoby. Na tej akcji możemy wykonać wymianę, czyli dowolny zasób zamienić w inny. Możemy to zrobić dwa razy. Nie możemy wymienić danego zasobu w znacznik przyrody, czyli w jokera. Tu natomiast kafelek ten pozwala nam wydać kropelkę wody, by wykonać akcję podróżnika, drugiego podróżnika. Czyli tak naprawdę, jeżeli na przykład tym dotarłbym tutaj, a wcześniej tym, powiedzmy, dotarłbym tu. To dochodząc tym tu, mogę wydać wodę i wykonać akcję tego gościa, czyli pozyskać dwa słoneczka. W momencie, kiedy, co ważne, kiedy inny gracz zajmuje nam już jakieś pole, to my, przychodząc z naszym podróżnikiem, możemy wejść na pole zajmowane przez innego gracza, tylko w momencie, kiedy mamy rozpalone ognisko. Wchodząc na taką akcję, na taki kafelek, na taki. Element szlaku, odwracamy nasze ognisko na stronę wypalonego, i w tym momencie, gdybyśmy chcieli zrobić to drugi raz, nie możemy już tego wykonać, ale w momencie, kiedy pierwszy z naszych podróżników dotrze na koniec szlaku i tu wykona jakąś akcję, która jest dostępna, odwracamy to ognisko na stronę zapaloną. I tak samo będziemy to robić na koniec rundy, kiedy już wszyscy nasi podróżnicy zejdą ze szlaku. Jakie mamy akcje do wykonania na końcu tego szlaku? A więc możemy zarezerwować kartę parku, czyli tak naprawdę zabrać jedną z dostępnych tutaj i umieścić ją w poziomie przed sobą, co będzie sugerować, że taką kartę mamy zarezerwowaną, ale nie mamy jej jeszcze zagrano, zagranej, nie mamy odwiedzonego tego parku. Dopóki go nie odwiedzimy, nie dostaniemy na koniec gry punktów zwycięstwa. Tutaj natomiast Pozyskujemy znacznik pierwszego gracza. I te dwie akcje, które są tutaj dostępne, te na jasnym kolorze, są blokowane przez danego podróżnika. Czyli w tym momencie, jeżeli przyjdę tutaj i zablokuję tę część, no to jeszcze drugi może wejść i zarezerwować sobie kartę parku. Natomiast, gdy będą dwa te miejsca zajęte, to tej akcji już wykonać nie można. Poniżej możemy pozyskać ekwipunek, czyli zakupić go tutaj stąd. Przy czym. Pierwszy gracz, który tutaj przychodzi, ma zniżkę w postaci jednego słoneczka. Tu natomiast w przypadku rozgrywki czteroosobowej dochodzi jeszcze możliwość przybycia drugim graczem, który również otrzymuje wtedy zniżkę w postaci jednego słoneczka. Natomiast gracz, który przyszedłby już tutaj bezpośrednio na ekwipunek, w momencie kiedy te miejsca byłyby zajęte. No to wiadomo, tego, tej zniżki już nie ma, ale oczywiście Kwipunek nadal może nabyć. No i ostatnia akcja dostępna dla wszystkich graczy mogą tu być, tych podróżników może być tutaj wielu to tak naprawdę po zwiedzanie parku czyli wydajemy odpowiednie zasoby i odwiedzamy park czy to ten z tych dostępnych tutaj, czy to z naszych zarezerwowanych parków. No i co? Po, po tym, kiedy dan pierwszy gracz dojdzie dwoma podróżnikami na koniec, ostatni gracz musi od razu przenieść się na koniec szlaku i wykonać końcową akcję. Różnica w wariancie solo, a w wariancie wieloosobowym polega na tym, że ten kafelek się odwraca i mamy tutaj właściwie te same akcje. Tyle tylko, że jeszcze dochodzą kwestie związane z tym, co w danym momencie będzie, będą robić nasi yy, strażnicy, którzy będą nam przeszkadzać w poruszaniu się po szlaku. Jak to będzie się odbywać, powiem Wam za chwilę. Teraz tylko sobie pozwolę przygotować ten szlak, bo chciałem Wam pokazać te wszystkie akcje. Czyli tak, najpierw co robimy? Spośród czterech tutaj dodatkowych, one są jak widzicie tutaj oznaczone taką gwiazdką. Wybierzemy teraz, przetasujemy je i wybierzemy jeden losowy, który dołączymy do pozostałych pięciu podstawowych elementów szlaku. O, mamy coś takiego, czyli będziemy mogli kopiować akcję. No i teraz wszystkie je tasujemy i rozkładamy, przygotowujemy szlak. Odkryjemy kartę sezonu, która będzie nam dawać jakąś modyfikację na daną rundę. A także będzie nam dodawać jeszcze. Zaraz wam pokażę co. O, jak marnie wyszło. Jako, pierwsza kart, jako pierwszy element naszej ścieżki się wylosował. Ten kafelek dodatkowy. Zawsze lepiej gra się z nim, kiedy jest na końcu, no ale trudno. Dobrze. Yy, bowiem po odkryciu karty danego sezonu, nie wiem czy je tasowałem, ale jeszcze je przetasuję, żeby tu wszystko było. Przygotowane tak, jak należy. Mamy coś takiego. Tutaj mamy pierwszy sezon. Sezon wzrostu. Zdobądź jedno słońce, jeżeli w turze zdobywasz również choinkę. A tu na dole mamy taką jakby pogodę, mapę pogody, która w danym momencie, w danym sezonie ma miejsce. I teraz co należy zrobić? Widzicie, mamy tutaj dwa słoneczka i wodę. Zabieram dwa słoneczka i wodę i wstawiam je na każdy kafelek po kolei, z wyjątkiem pierwszego. Pomijam pierwszy. Słońce, słońce, woda. I powtarzam to na wszystkich pozostałych kaflach. Czyli, jak widzicie, wody mało, a słońca jak najbardziej dużo. Przetasujemy sobie jeszcze karty parków, żeby Wam pokazać tutaj wszystkie możliwości. Wszystkie karty, bo tutaj te wyjąłem na początek, żeby Wam tylko zademonstrować. A chciałbym, żeby to była taka pełna rozgrywka. O! <laughs> Chyba mi się ta sama karta wylosowała. Okej. Okay. No i mamy to. Słuchajcie. Mamy takie trzy parki. Yy, I teraz jeszcze jaka jest modyfikacja w rozgrywce w wariancie solo. Nie rozkładamy kart ekwipunków, bowiem te karty będą nam sterować strażnikami, którzy będą się po tym naszym Szlaku razem z nami poruszać, a więc w tym momencie na razie nie są one dostępne do, yy, do nabycia po prostu. Teraz jeszcze muszę zrobić taką rzecz. Odkrywam sobie manierkę, którą wcześniej wylosowałem. Jak działają manierki? Manierki działają w ten sposób, że dają nam one jakiś bonus. W tym momencie ta manierka będzie minować znacznik góry, ale będę go mógł pozyskać tylko w momencie, yy, kiedy napełnię tę manierkę wodą. Muszę napełnić ją wodą, którą pozyskam w danej turze. Nie mogę napełnić manierki wodą, którą zdobyłem w poprzednich turach. Musi to się odbyć w tej samej turze, w której chcę napełnić, w której pozyskałem wodę. No i w tym momencie, na przykład, gdybym przyszedł tutaj, moim strażnikiem zabieram sobie wodę i mogę stwierdzić, że nie zabieram jej do zasobów, tylko napełniam nią manierkę i w tym momencie za to otrzymałbym znacznik. Góry. Proste jak drut. I mamy jeszcze te karty, lat. I już Wam pokażę, jakie mi się tutaj wylosowały. I mam tak. To są takie osobiste bonusy. Te karty oczywiście nie pokazuje się innym graczom, żeby nie zdradzać, w jakie są nasze cele. I mam tak. Ros rok Słońca. Sześć słoneczek na zwiedzonych parkach, czyli na wszystkich kupionych przeze mnie kartach parków. I zrobione trzy zdjęcia. I za to na koniec bym dostał dwa punkty bądź 10 słońc na zwiedzonych parkach i zrobionych 5 zdjęć i za to trzy punkty. I drugi, druga karta to rok wspinaczki. Zwiedzone trzy parki, warte 4 do 5 punktów, a więc te takie bardzo drogie. Zwiedzonych 5 parków wartych 4-5 punktów. Więc ja sobie słuchajcie, zostawię ten rok słońca, czyli coś, co będzie mi dawać. To możemy słuchajcie, oddać na bok. A ja sobie to dam tu, żebym o tym pamiętał. Ok. tego trochę troszkę wam to będzie tutaj uciekać, ale o, Myślę, że teraz będzie widać. Dobra. Yy, a więc taki jest mój cel. Czyli muszę zbierać karty z jak największą ilością słoneczek, żeby to tutaj sobie jakoś zapunktować na koniec. I teraz jeszcze słuchajcie, jak działa. Yy, w jaki sposób który strażnik będzie się w danym momencie przesuwał, o tym powiem Wam za chwilę, bo jest tutaj specjalna zasada, której trzeba się trzymać. Natomiast w momencie, kiedy strażnik wejdzie na jakieś pole, na którym znajduje się zasób wody bądź słońca, zabiera go i kładę go tutaj na tą kartę Postępów Strażników. W momencie, kiedy zapełnię dany rząd trzema słońcami bądź trzema. Wodami, odpala się coś złego tutaj, wylosowanego na tej karcie. I na przykład, jeżeli zapełni trzema słoneczkami, to strażnicy natychmiast wykonują kolejny ruch. Hmm. Czyli przyspieszają grę. Trzy wody, muszę odrzucić wszystkie swoje znaczniki słoneczek zebrane w moich zasobach. Tak więc, tak to będzie tutaj wyglądać. Przetasujemy teraz te wszystkie karty wydarzeń automatycznego gracza, przeszkadzacza. Panów strażników i wylosujemy jakąś jedną, którą będziemy obsługiwać. I co my tu mamy? Mamy tak. Strażnicy zdobywają znacznik pierwszego gracza, w przypadku trzech słoneczek, i w przypadku trzech kropli wody, O muszę odrzucić wszystkie swoje znaczniki z górami. Na to muszę uważać. Przepraszam za śmieci, ale z któryś z tych kart albo Jakichś znaczników, coś mi się tutaj trochę wygenerowało, tego śmietnika. <grym i wyszła> Dobra. No to co? Słuchajcie, ja jestem pierwszym graczem, zaczynam. Posiadam aparat, tak to tam jest powiedziane. No i wykonuję pierwszy ruch. Zapraszam zatem na pełną rozgrywkę w parki. Dobrze. No to zaczynam i nie ma się nad czym właściwie zastanawiać, bo tu w tym momencie kopiować tej akcji nie ma sensu, więc idę sobie tutaj do lasu. Zabieram sobie słoneczko stąd i zabieram choinkę. I zabieram choinkę. Taką akcję wykonałem. I teraz y, ruch strażnika. Co on robi? Odkrywamy kartę i patrzymy ile mamy słoneczek. Mamy dwa słoneczka, więc kładziemy tę kartę na środek i strażnik wykonuje dwa Ruchy, dwa kroki. Przy czym, jeżeli miałby się zatrzymać na polu, na którym znajduje się już nasz strażnik, idzie o jedno pole dalej. Pyk. No i zabiera sobie słoneczko. Tyle. On żadnej akcji już nie wykonuje, nie zbiera surowców, nie wydaje ich. Będzie nam tylko zabierał jeszcze karty parków. No i tyle. I teraz tak jest mój ruch. Mhm. Mhm. Dwie wody. Myślałem, żeby zabrać sobie tę kartę, potrzebowałbym dwie góry. Jedną miałbym z tego, drugą miałbym z tego. I tu miałbym już nawet słoneczka. I teraz pytanie, czy on mi się tu wryje, czy mi się tu nie wryje? Muszę zmienić jeszcze zrobione trzy zdjęcia, więc na pewno chyba tak. Zrobię tak, pójdę tu, zabiorę sobie wodę, wsadzę sobie do mojej manierki, za to dostanę górę. I teraz wykonam zdjęcie, ale że mam. Jako że mam aparat, mogę wydać jeden surowiec mniej, więc wydam sobie tylko choinkę i zabiorę sobie jakieś tutaj zdjęcie. Stryk zrobione. O, jakieś konie. Uciekające po betonie. Dobra. Czekajcie, zdjęcia sobie te tu trzymał. No, i to była moja akcja. Zobaczymy, co też zrobi strażnik. Jedynka, czyli kartę kładziemy na pierwszą, pierwszą kolumnę i wykonuje on jeden ruch. Przy czym tak, teraz właśnie się dzieje taka rzecz. Jeżeli któryś turysta jest przed obydwoma strażnikami, jestem ja, mój turysta jest tutaj, to muszę przenieść przedniego strażnika. Gdybym, gdybym był za nim, no to on wtedy przesuwa tego tylnego. Tak to wygląda. Ale jako, że jestem przed nim, on robi jeden ruch, ale nie może się tu zatrzymać, więc włazi dziadyga tu i zabiera mi drugie słońce. No, bycie diabli. Oczywiście mam ognisko. Mogę wydać je, żeby tutaj wleść. Eee, tylko tyle, że będzie mi brakować słoneczka, więc może ja bym poszedł eee, zrobić tak, bo jak on pójdzie. Hmm. Co tu będzie? Ciekawe. Jak będzie jedna gwiazdka, to on ruszy. Dobra, nawet jak ruszy. To ok, bo jest powiedziane, że jeżeli ja bym był z nim tutaj, na tym polu, bo ja mogę tu wejść gasząc ognisko, ja właśnie to zrobię teraz. Pyk. To jest powiedziane, że jeżeli on jest yy, przed moim yy, turystą, albo na tym samym miejscu, to on przesuwa wtedy tego tylnego. Więc on mi tu wtedy tego słońca nie weźmie. Dobra, wchodzę tu i zabieram sobie drugą górkę. Pyk. No, i teraz on, ciekawe co robi? Dwójka, pyk. Tym samym również zabiera mi możliwość zakupu tych ekwipunków, prawda? Bo przysłania je nowymi. Dwa wykonuję tutaj tym strażnikiem. Nic się nie dzieje. Mhm. No, więc teraz ja, niewiele się zastanawiając, idę tutaj, żeby on mnie z tym nie uprzedził. Zabieram sobie słońce i zabieram sobie jeszcze dwa słońca. Tym samym pozbawiłem go też możliwości za zakończenia tej, tej, tego postępu. Dobra, no i zobaczmy, co on zrobi. I robi trójkę. Jako, że ja go wyprzedzam, to rusza tym gościem, który jest za nim, i wchodzi tutaj. I teraz, co się dzieje? W zależności od tego, ile gwiazdek było na karcie, która spowodowała, że on wszedł tutaj do tego zakończenia szlaku, wybieramy odpowiednią akcję. Były trzy. A więc idzie tutaj na dół, odrzuca nam trzecią kartę parku. Na szczęście to nie jest ta, na której nam zależało. Ok, ona idzie poza grę. Yy, I co robi? I wtasowuje wszystkie ekwipunki z trzema gwiazdkami z powrotem do tali ekwipunków. No i tak to wygląda. Przy czym tak, jeżeli on teraz, jest taka jeszcze zasada, słuchajcie, jeśli obaj moi turyści dotrą na koniec szlaku przed strażnikami, wszyscy pozostali strażnicy przechodzą na koniec szlaku i nie wykonują już żadnej akcji, natomiast jeśli obaj strażnicy dotrą na koniec szlaku przed moimi turystami, to wszyscy turyści pozostali na szlaku przechodzą na koniec szlaku, i niezależnie od tego, czy byłby to jeden czy dwóch turystów, którzy zostali na szlaku, to mogę wybrać tylko jedną z tych końcowych akcji na szlaku przed zakończeniem sezonu. No i tutaj jest jeszcze powiedziane, co się dzieje na koniec takiego sezonu. Ym, tu mamy powiedziane, gracz, który ap ma aparat, może zrobić jedno zdjęcie. Ym, zdejmujemy wodę z manierek. Dokład wszyscy nasi strażnicy wracają na... Y turyści i strażnicy wracają na początek szlaku. Dokładamy Dokładamy nowy kafelek na szlaku, nową kartę sezonu, no i rozpoczynamy kolejną rundę, po prostu. A na koniec punktują nam karty z parków, punktują nam e, karty lat i zebrane zdjęcia. Po prostu. Aha, no i za znacznik pierwszego gracza również otrzymujemy jeden punkt zwycięstwa. Dobra, co to było? On to zrobił, czyli teraz jeszcze ja mam ruch. I teraz tak, słuchajcie. Ja mógłbym już wejść i mógłbym sobie wtedy obrócić to ognisko, żeby móc w razie czego gonić tego tutaj gościa i mógłbym od razu zakupić sobie park. Dobra. I on się od razu uzupełni, więc zrobimy to tak. Idę tutaj, pyk, i odwiedzam park. Zwiedzam park. Wydaję dwie góry, wydaję dwa słońca. Tak, pyk, pyk, i zabieram sobie. Te karty. Teraz pytanie, gdzie ja będę sobie kładł te karty, żebyście je widzieli, bo mam tutaj trochę mało miejsca, więc tak, czekajcie. Te sobie dam na bok i będę je kładł sobie w to miejsce. Tu, będę, tu będą moje pozyskane karty parków. Dobra. Czyli mam już dwa słoneczka. Potrzebuję ich mieć sześć do tego pierwszego tego. No dobra, zobaczymy. Wydane, wydane. A, popatrzcie, ja zdobywałem choinkę. Jest powiedziane, że zdobądź y słoneczko w momencie, kiedy zdobywam choinkę. Więc ja powinienem sobie jeszcze jedno słoneczko dobrać. Dodam tam w napisach, że, że to tam będzie, że mi tego brakło. No i uzupełniam kartę zabranych. O, pięknie! Tylko, że choinkę wydałem na zrobienie zdjęcia. No i nie mam choinki, ale mógłbym ją potem jakoś tutaj stopić. Dobra. Hmm, popatrzcie, ten kafelek nie był, nie był w ogóle wykorzystany. No nic. Dobra, zobaczymy, co robi teraz. Strażnik ma dwie gwiazdki, a więc idzie dwa do przodu. No i teraz tak, ja mam obrócone już tutaj to, więc mogę go gonić. Fajnie byłoby tę kartę też wziąć, bo tu znowu są dwie te, więc idę tutaj i zabieram sobie choinkę. Zobaczymy ile będę miał czasu. Czy on bardzo przyspieszy, czy już skończy, czy jeszcze będę miał jakiś ruch. Uwaga, dwie gwiazdki, pekpek, a więc jeszcze mam. No i teraz pytanie: czy iść po wodę? Czyli zrobić sobie jeszcze zdjęcie, bo mam w cholerę tych gwiazdek, to jest zawsze jeden punkt. Chyba tak zrobię, bo tutaj mi już nic więcej nie da. A jakie mamy ekwipunki tutaj do zdobycia? Mogłem jeszcze manierkę drugą sobie wziąć zamiast tego zdjęcia. Ale ja muszę trzy zdjęcia zrobić. Nie, bardziej mi się opłaca zdjęcie zrobić. Pójdę tu, wydam jedno, jedno słoneczko, jedną gwiazdkę i zrobię sobie drugie zdjęcie. I to będzie piękna różowa góra. Dobra. Ok, no i on w tym momencie będzie kończył. Dwie gwiazdki, więc wchodzi na drugie pole. O, nieładnie, bardzo nieładnie, ponieważ on usuwa tę drugą kartę. I jeszcze w dodatku zwraca, zabiera mi aparat i on wraca do ogólnej puli. Na razie go dam poza kadr. Jak wróci do mnie, to Wam go pokażę. No i ja teraz nie pozostaje mi nic innego, tylko już muszę przejść tutaj i wykonać. Którąś z tych tutaj akcji. No nie zależy mi na tej karcie zupełnie. Więc rezerwować jej nie będę. Znaczy wiadomo, no to są zawsze trzy punkty. Ale ja mam powiedziane, że muszę zbierać bardziej te, które mają słoneczka. Więc zobaczmy co tam w ekwipunku. Może byśmy nabyli ekwipunek. I jak widzicie, tutaj w przypadku wariantu solo zniżki na ekwipunek nie ma na końcu, więc muszę, się, muszę pełną kwotę zapłacić w słoneczkach. Mamy tak, mamy lornetkę. Mogę zdobyć yy, zwierzaka, czyli znacznik przyrody, zamiast choinki, odwiedzając las czyli jokera. I mam również obiektyw szerokokątny, który daje mi tak. Od razu mogę wydać dwa surowce, żeby zrobić zdjęcie. Bo wszędzie tam, gdzie jest taki piorun, to znaczy, że to jest i od razu taką akcję się wykonuje. I mogę dodatkowo wydać dwa surowce, żeby zrobić kolejne zdjęcie, odwiedzając las. Hmm. A tych zdjęć trochę potrzebuję, więc może by to. Tylko teraz, tak jak ja kupię ten ekwipunek, to nie wykonam tego, bo on już zgrzytnął aparat, a nie mam dwóch, dwóch yy, zasobów, dwóch surowców, żeby zrobić to zdjęcie. Uuu. Czekajcie. Znowu zdobywałem choinkę i nie zabrałem sobie słoneczka. No więc mam stać mnie. Dobra, to zrobimy tak. To ja kupuję ten ekwipunek. Kupuję sobie obiektyw szerokokątne. Dam sobie go tutaj. Mam nadzieję, że wy go tu widzicie. Widzicie. Dobra. Wydaję te dwa słońca i mogę od razu wydać dwa, żeby zrobić zdjęcie. Żeby tego nie stracić, to ja to zrobię. I zrobię sobie trzecie zdjęcie, i mam tu jakąś piękną kozicę na szlaku. Dobra, będę to układał jedno na drugie, już nieważne. O, chociaż tu obok też jeszcze chyba jest miejsce, żebyście to widzieli. Tak, dobrze. No i co? Koniec sezonu, czyli nasi panowie. Aha, i teraz tak, nie mam aparatu, więc zdjęcia dodatkowego zrobić nie mogę. Niestety. Panowie wracają nam tutaj do obozowiska. To będzie się poszerzać, bowiem za chwilę tutaj dojdzie kolejny losowo dobrany kafelek. Do tych mam je gdzieś tutaj pod ręką. O! Dobra, Ciach. Mhm. Wymiana surowców. Tak. Wow! Rozwaliło mi się to. Dobra. No popatrzcie, ale mam szczęście zawsze mi się... No nie, no popatrzcie. Dodatkowe kafelki wybierają mi jako pierwsze. Dobra. Mamy przygotowany szlak. Okej. Okay. Teraz zdejmuję wodę z manierki. I jeszcze co się dzieje. I jeszcze dochodzi nowa karta sezonu. Tak. Sezon śniegu. Zdobądź wodę, jeśli w turze zdobywasz góry. Uzupełniają się karty parków. Hmm. Trzy góry. O, i tu też jest słońce. Popatrzcie. No, spoko. I mamy pogodę taką. Słońce, woda, woda. Czyli lecimy. Słońce, woda, woda, słońce, woda, woda. No, teraz będzie dużo wody za to znowu w tym sezonie. I mamy tak. Słońce, woda... Woda, słońce, woda, woda. Dobra. Ok, woda z menażki zdjęta, zdjęta. Mamy wszystko tutaj równo w miarę ułożone, chyba. Ok, żebyście tu dobrze wszystko widzieli. No i ja zaczynam, bo nadal mam znacznik pierwszego gracza. Muszę pamiętać o tym, że mogę odwiedzając las, wydać dwa surowce, żeby zrobić jeszcze sobie zdjęcie znowu. Ok, no to co. Co teraz? Nie mam ani jednego surowca. Ani jednego zasobu nie mam. Pójdę tu, zabiorę wodę. Wsadzę na menażkę, zabiorę sobie z tego góry. I zabieram dwa słoneczka. I mamy kartę sezonu, która mówi mi, że. W... Czyli mogę sobie jeszcze zabrać spokojnie wodę. Dobra. Okej. Okay. I teraz czas na automę. E, nawet nie, nie na automę, tylko na strażnika. I co my tu mamy? Mamy jedną gwiazdkę, a więc ruszają. Puch, nic się nie dzieje. Dobra. E, fajnie byłoby to zdobyć. To są cztery punkty. Hmm. Hmm. Czekajcie. Jak pójdę tu, to sobie wezmę znowu wodę. I wezmę sobie choinkę, ale ona mi szczerze mówiąc nie jest za bardzo potrzebna. Więc mógłbym zrobić tutaj to, i zabrać mu aparat, i wydać o, albo wziąć sobie manierkę. Czekajcie, trzy zdjęcia potrzebuję, tak? Trzy zdjęcia już mam, więc to pierwsze w razie czego mam spełnione, tam jest sześć gwiazdek. No zobaczymy, więc pójdę chyba tutaj i zabiorę sobie tę manierkę. Tak, tak też zrobimy. Pójdę tu, zabieram sobie gwiazdkę i dobieram sobie manierkę. Będę miał dwie manierki. I mam taką oto manierkę dającą mi gwiazdki. No pięknie, dobrze. Nie mogę jej teraz napełnić, ponieważ nie zdobyłem teraz wody. No i zobaczmy, co też wykonuje pan strażnik. Znowu idzie o jeden krok. I jako, że ja go wyprzedzam, no to idzie tym ostatnim, czyli idzie tu, zabiera gwiazdkę. No i to powoduje, że zabierają mi znacznik pierwszego gracza. Dobra. I teraz tak, w momencie, kiedy spełnia się to, te pozostałe znaczniki, te, które wypełniły dany wiersz, wracają, no i ta karta ląduje na spód i dochodzi następna. I co tu mamy? Mamy tak. W przypadku, znowu słoneczek, przemieść swojego tylnego turystę do najbliższego strażnika przed nim, a w przypadku wody, odrzuć jeden ze swoich kart ekwipunku. O kurczę. Wichura się to nazywa. No dobra. I teraz... To byłoby tu... No dobra, pójdziemy tym. Zabiorę wodę, zabiorę górę i znowu mam tak, że jak zabieram górę, to zdobywam wodę, więc dobieram sobie jeszcze jedną wodę i ja tę wodę daję sobie na tę moją manierkę, otrzymując dwa słoneczka, ależ tego na zbierałem. Dobra, trzy. O, gonią mnie. Przepraszam, gonią mnie, czyli jedzie tak, jedzie raz, dwa, trzy. Ale nic tu nie zabiera, bo nic tu mimo. Ok, no i teraz tak. Woda, 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 woda. Mógłbym ruszyć się tym gościem. Zrobimy tak. Pójdę nim tu i zrobię sobie wymianę dwa razy. I wymienię sobie dwa słoneczka. Ciach, ciach. Wymienię sobie na górę. Mhm. I na górę. Dobra. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Teraz on. Jeden krok. No i teraz tak, jeżeli ja jestem przed yy, dwoma strażnikami, a jestem, to on robi jeden krok, ale ja tu jestem, więc idzie dalej i zabiera sobie wodę. Niebezpiecznie się robi. Dobrze. Góry mi nie są potrzebne już. Yy, I słuchajcie. Hmm. żeby on mi tego parku nie zgrzytnął. Raz, dwa, trzy. to mi będzie potem góry brakować. Ale ja ją powinienem potem jeszcze zdobyć. Teoretycznie mógłbym wydać wodę i znowu zabrać górę z wodą. Ale to jest stracony ruch. Hmm. Hmm. Dobra. Idziemy tu. Pyk. I odwiedzamy park. I odwiedzamy ten droższy. Raz, dwa, trzy góry. I dwa słoneczka. Ciach-ciach. Dobra. No to mamy drugą. Tu będziemy liczyć. Ile mamy? Cztery słoneczka już. Dobra. I właśnie sprawdziłem, że ta akcja, która pozwalała mi wymieniać, działa również na efekt. Wpływa również na efekt sezonowy, ponieważ zdobyłem tam górę, wymieniłem słońce na górę, więc dostaję wodę. Ale dostaję tylko raz, ponieważ ten efekt działa tylko na daną turę. Dobra, no to mamy to, czyli teraz yy, o, trójeczka. Jestem przed nim, więc on wchodzi tutaj, pyk i odrzuca tę kartę. Szkoda, bo chciałem ją wziąć i trójki się wtasowują do kart ekwipunku. Dobra. I teraz, proszę Państwa, co się wydarzy? Mój ruch. Mój ruch. Nie mam karty. Nie ma nic ciekawego. Mógłbym teoretycznie tak iść i zabrać sobie to z choinką i teoretycznie zagrać to. No, zawsze to trzy punkty, nie? Idę tu, zabieram wodę i zabieram choinkę. Ciach. Bo mogę tak zrobić. Teraz trzy. Hop. Czyli jedzie. Raz, dwa, trzy. Będziemy tu gonił teraz. Ok. Idziemy tu. Wydam sobie dwa. Dwie wody. Żeby zrobić zdjęcie. Zabieram sobie fotkę. Tak, co to jest? Jakieś roślinki i zabieram sobie aparat z powrotem. I mam powiedziane, że. dodatkowo, o kurczę, tu mogłem wydać dwa surowce, żeby zrobić zdjęcie ale czy ja chciałbym to zrobić? Nie, bo nie byłoby mnie stać potem na kartę, więc spoko, to nie będę na razie korzystał z tego obiektywu. Dobrze. Yy, pan strażnik, pan strażnik z... o, przegonił mnie. Raz, dwa, trzy. Dobra, panie strażniku. I teraz tak. Co ja chcę od pana? 6 na cztery. Nie mam kurcze gwiazdek znowu na tych parkach. Nie, ja i tak wykonam jakąś akcję na koniec. Więc pójdę tu i zabiorę sobie dwie wody. Nie. Pójdę tu, obrócę sobie ognisko, zabiorę sobie górę i zabiorę sobie wodę. Dzięki zdolności sezonu. Ciach, ciach. No i teraz pan. Aha, on mi może tę kartę odrzucić. Jak wybierze jeden. A nie, dobra, dwójka. Pyk. Myk, myk, odrzuca drugą. Ciach. I co robi przy dwójce, zabiera mi znowu aparat. Nie. Ty dziadu. Dobra. I mógłbym odzyskać znacznik pierwszego gracza, bądź pozyskać sobie 3 punkty za to. Więc chyba wolę iść i kupić tę kartę, chociaż kurczę, ona mi nie daje. Poczekajcie, bo może wyjdzie coś fajnego. Yy... Więc tak sobie myślę. Hmm. 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 Ja ją sobie po prostu zarezerwuję. Ja i na razie nie będę. Zobaczymy. Pójdę tu, ja sobie zarezerwuję. Czyli dam ją sobie. O, tutaj tak. I dzięki temu zdobędę znacznik pierwszego gracza z powrotem. Ciach. Dobra. Miejsca mi brakuje. To czekajcie tam, manierki tak zrobimy jakoś razem tu. To możeście widzieli wszystko, że to tak jest. O, pyk. Elegancko. Dobra, nie będziemy na razie kupować tej karty, zawsze ją mogę odwiedzić, w ten park, później. Kończymy drugą... drugi sezon, e, więc tak, nasi chłopcy wracają... tu... Y, aha! Nie mam aparatu, bo mi zgrzytnął, więc nie mogę zaś zdjęcia na koniec zrobić. Co za dziad. Woda z manierek, cześć. Kafelki na rękę. Dobieramy jeden losowy, tasujemy, przygotowujemy znowuż szlak. Dobra, uwaga. Tradycyjnie kafelek specjalny musi się pojawić jako pierwszy. No przecież mam taką szczęśliwą rękę do tego losowania do tasowania tych kafelków. Dobra, no i co my tu mamy? Co my tu mamy? Dobrze. Yy, sprawdzamy, jaki mamy sezon ciach. Sezon deszczu. Dodaj wodę na 3 aktualnie wy... na trzech aktualnie wystawionych parkach. No właśnie, bo musimy uzupełnić parki. Och, jest słoneczko. Nie ma słoneczka. I nie ma słoneczka. Bardzo niedobrze. I na każdym muszę dołożyć wodę. A więc, odwiedzając taki park, po prostu zabiera się wodę. Czy też rezerwując kartę. A jaką mamy pogodę? Słońce deszcz, słońce deszcz, słońce deszcz. O! Typowa. Typowa. Czyli tak będzie. Słońce deszcz, słońce deszcz, słońce deszcz, słońce. A deszczu mamy. Tutaj tak. O, deszcz. 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 Dobra. Odzyskałem znacznik pierwszego gracza, więc nie jest źle. Ja zaczynam. Wesołe ognisko, palenisko. muszę sobie obrócić. Cztery zdjęcia już są. Ok, no to co? To trzeba byłoby wziąć, bo tam zawsze słoneczko. Ile muszę mieć tych słoneczek na początku? Sześć. Mam pięć, będę miał, jak to wezmę. Ok, tu mogę wydać zasób, żeby sobie wziąć. Coś tam. Mhm. Hmm. Choinka. Gdzie ja mogę? Nie ma tej karty w ogóle. Kurczę, dopiero tu mogę ten odwiedzić park. Bardzo daleko. No nic. Pójdziemy. Hmm. A może by wziąć te 4-5 punktów, 3 góry i 4 wody. Patrzcie. Łu. To fajne. No. Dobra, idziemy tu, zabieram górę. E, zabieram wodę. I mogę teraz wymienić dwa. Więc wymienię sobie słońce. W górę. Tuż. Dobra. Trzy i cztery. Na razie tak pójdziemy w to. No i zobaczymy. Zobaczymy, co się wydarzy. Okej, okay. co on tutaj ma? Trójka. Ciach. No to jedzie. Raz, dwa, trzy. Idzie tu. Pek. dobra. Hmm. Hmm. Tu mam górę, mogłem sobie tu wsadzić. I tu mam jeszcze słoneczka. Pójdę tu, zabiorę sobie tę wodę, wsadzę ją tutaj. Dostanę dwa słoneczka. Tyk, tyk. I zrobię sobie zdjęcie wydając słoneczko. Pyk. Dobra, pek. Pięć zdjęć jest zrobionych. Dobrze, zobaczymy, co z tego będzie. I on ma trzy znowu. Wyprzedzam go, więc on jedzie tym. Raz, dwa, trzy. Zabiera sobie wodę, drugą. A, nie lubię cię. Hmm. Żeby zagrać to, będzie mi brakować góry, nie? Mhm. I wody. Góry i wody mi będzie brakować. A więc zrobimy to tak. Pójdziemy tu. Zabiorę słoneczko. I zabieram dwie wody. Przy czym jedną z nich wsadzam tu, drugą tu. I zabieram sobie górę. Ale tego. Mom. No i teraz on. Trzy. Nie. Bez sensu. Raz, dwa, trzy i on to usuwa. <ścoughs> Niemożliwe to jest. Aha, czekajcie, czy on zbiera też wodę yy, na to. Mm. Mhm. Czy on y, zbiera wodę również z karty, które odrzuca? Nie. Nie pisze tu nic takiego, więc. Więc nie. Dobra, Czyli on po prostu odrzuca to? byk. No, i wziął mi to, no taki plan, taki plan. No dobra, pójdziemy na razie, zagramy to. To są dwa punkty, ale zawsze tu jest jedno słońce. Więc pójdziemy. Nie, poczekajcie, bo może by to zrobić tak. Okej. Okay. Nie no dobra, pójdziemy tu, zobaczymy, co tu wyjdzie. Czyli zabieram to. I wydaję górę, wodę i słońce. I mam zagraną tę kartę. Dobra. Automa. Nie automa, Strażnik. Pyk. 2. Myknek. Myk. Zabiera słoneczko. A ja. Hm. Mam wszystkiego w brud. Mogłem nawet się pokusić i pójść tak. Tu, zabrać sobie choinkę i nawet te cztery punkty tam stamtąd jeszcze też. Pójdę tu. Odwrócę ognisko. Zabiorę choinkę. Myk. Jako, że jestem tu, mogę wydać dwa surowce, czyli jeden de facto, bo mam aparat. Nie mam aparatu. A, ja robiłem zdjęcie. Nie odebrałem sobie aparatu. Dobra. Nie ja robiłem zdjęcie, więc muszę sobie odebrać aparat. Ja nie, kiedy ja je robiłem? Ja je robiłem wcześniej? No, wcześniej robiłem już, tak? Tak. Dobra. Yy, tylko, czy ja tam wydałem dwa surowce, czy jeden? Tego nie pamiętam. Hm? Jak coś to będzie w napisach, że mogłem popełnić błąd, bo ja mogłem robić za jeden zasób, nie mając aparatu. Ale go pozyskałem wtedy, więc teraz wydaję wodę Op, i robię sobie fotkę. A no, zawsze to dodatkowy punkt. Tutaj, słuchajcie, punktów nie zbiera się jakoś strasznie dużo w grze. Pek, 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 dobra. Pan strażnik o dwa kroki idzie. Myk, myk. No i teraz tak. Mogę iść tu, siub, i wymienić sobie dwie wody. Wody mi daj, wody mi daj. W dwie choinki. Tak to zrobimy. Spróbujemy jeszcze. A to będzie mało, to będzie mało. Tu nie będę miał choinki. Mogłem jeszcze sobie iść tutaj po niedźwiedzia. No trudno. Dobra. D znowu dwa. O, o, Pyk. Zabrał to. Czyli co się dzieje? Przemieść swojego tylnego turystę do najbliższego strażnika przed nim. Pyk. Ha, ha, ha. Bombowo. No i co się dzieje? Strażnicy natychmiast wykonują kolejny ruch. Odrzuć wszystkie swoje znaczniki słoneczek, jeżeli wypełni wodę. No teraz tego już nie zrobi w tym sezonie. Może to zrobi w ostatnim. Dobra, czekajcie, bo muszę teraz wykombinować, co ja chcę zrobić. Dobra, pójdziemy po to. No zawsze to są cztery punkty. Więcej niż trzy, nie? Idę tu, pyk, i wydaję cztery choinki. Zabieram sobie wodę i dostaję tę kartę. Pyk. No, dobra. Yy, no i on już wraca tu, bo już nie może nic więcej zrobić. Dobrze, słuchajcie, no to koniec trzeciego sezonu. Myk, 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 myk. Ognisko się odwraca. Ja mogę wydać teraz jeden surowiec, żeby zrobić sobie zdjęcie. Bo tak mam powiedziane. Czekajcie. Tylko czy ja mogę wydać teraz jeden, czy muszę dwa wydać. Gracz posiadający może wydać jeden znacznik, by zrobić zdjęcie. Oczywiście, że wydam. Wydaje wodę. I robię fotki. Tyk. Dobrze. Yy, woda z manierek spada. Yy, kafelki znowu będziemy tasować. Tym razem już wszystkie w komplecie, a więc dojdzie nam dodatkowo kafelek, który nam daje możliwość. Odwiedzania, zwiedzania parku, którego mi brakowało, bo gdyby on wyszedł już w pierwszej, w drugim sezonie, albo w pierwszym sezonie, to jest o wiele łatwiej zdobywać te karty parków. No ale tym razem było trochę trudniej, bo dopiero wychodzi w czwartym sezonie. No nie, no popatrzcie, ja to mam szczęście do tasowania. Zawsze jako pierwszy musi wyleść. Niedobrze. Znaczy, zobaczymy jeszcze, jakie wyjdą karty parków, bo może akurat będzie dobrze. Będzie dobrze. Dobra. Uch, no chodź tu. Dobra. Pyk, mamy to. Co tam będzie z pogodą? Yy, jaki to będzie sezon? Sezon na misia. A może na jelenia. Sezon skał. Zdobądź słońce, jeśli w turze zdobywasz górę. I mamy tak, woda słońce słońce, woda, słońce, słońce, woda, słońce, słońce, woda, słońce, słońce, woda. Jak słoneczek znowu będzie dużo w tym sezonie słońce, 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 słońce. I słońce gorące. No i parki: Acadia National Park. Saguaro. I mamy słońce na parkach. To się dobrze składa. Jestem pierwszym graczem. Mhm. Dobra. No to uwaga. Hmm. Słońce, dwie choinki. Cholera, cho Choinki mi brakuje, no. Czemu to tak się dzieje źle? Nie mam nic, co by mi dawało jokera. A tu mogę wydać zasób i wziąć sobie jokerka. Dobra, zrobimy tak. Pójdziemy tu. Pyk. Wodę wsadzam do manierki. Zabieram sobie dwie gwiazdki. Pyk, pyk. I jeszcze dodatkowo Mogę wydać jeden zasób i wziąć sobie byle co. Więc wydaję sobie gwiazdkę i zabieram sobie pierwszego w tej grze zwierzaka. Uuu, co to Żubr. Żubr mi się trafił. Dobrze. Panie Strażniku, dwójką pan idziesz. Popatrzcie, tu już się te karty powoli nie mieszczą. Raz, dwa, czyli trzy, czyli zabiera gwiazdkę. Czyli zabiera gwiazdkę, czyli zabiera słońce. No, i teraz y, drugim gościem mogę iść tu i mogę sobie odwiedzić park pod tytułem. Chociaż to są, czekajcie. No nie, bo nie mam dwóch choinek. Dobra, ile będę miał wtedy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem gwiazdek, a drugich muszę mieć dziesięć, gdybym chciał odpalić to. Zabieram to. Czyli wydaję tak dwa słoneczka i zamiast choinki wydam tego żubra. No długo u mnie nie pobawił. Dobra, mam to. Słuchajcie, to nie, bo to na razie liczymy gwiazdki, więc to potem będziemy. E, potem będziemy to odsłaniać i liczyć punkty. Dobrze. No to co? Odwiedziłem park, czyli mogę dołożyć nowy. Uuu, Virgin Island. Ale to nie teraz, ponieważ tu choinek i wody dużo. Dobra, co tam u pana strażnika? Trzy. Jest przede mną, więc idzie tylnym. Raz, dwa, trzy. I oni we dwójkę mogą se stać na jednym polu, bo tak jest powiedziane. Dobra, no to teraz tu mogę powtórzyć akcję, więc w... muszę się postarać o coś, żeby. Eee... Tu mi brakuje choinek. Mógłbym tu wleźć i zabrać sobie jedną choinkę. Mm -hmm. Hmm. Mm hmm. No, myślę. Czy już teraz odpalać to ognisko Zobaczymy, bo dwie choinki. Tu byłaby jedna choinka. Gdzie byłaby druga? No właśnie, nie byłoby drugiej choinki. Kurza melodia. Ale mnie denerwujecie. Brać tą choinkę, czy nie brać? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. To byłoby osiem. To i tak mi brakuje jeszcze dziewięć, dziesięć, dwóch... To już nie zagram dwóch kart prawdopodobnie. Nie ma szans. A co to mi brakuje? Choinki? Jak już mam zarezerwowaną za trzy punkty, dobra, to idziemy po choinkę. Czyli idę tu, odwracam wesołe palenisko. I zabieram choinkę. Taki trochę dziwny ruch. No, ale zobaczymy. Strażnicy. Jeden do przodu. Pyk. Zabiera gwiazdę. Ok. Zabrał mi gwiazdę. Mm, a ja znowu jestem uziemiony. Nie, nie jestem. Dobra. Mogę zrobić tak. Mogę pójść tu. Zabrać wodę. Wydać wodę żeby odpalić te akcje i wydać choinkę, górę i dwie wody, bo mam. I pozyskać sobie tę kartę. A, ja byłem w lesie, a w lesie mogę zrobić zdjęcie, więc wydaję jeszcze jedną górę i zrobię jeszcze sobie fotkę. Pyk. No i mamy tę kartę tutaj. Dobra, dam ją tu pod spód. Będziemy to potem liczyć. E, dobra, bo ja byłem tu w lesie, byłem dobrze. Zapominam o tym moim ekwipunku. Yy, panie strażniku, co pan robi? Dwójka, czyli przesuwasz się o dwa i przesuwasz się tym. Raz, dwa. Myk, no i stało się. Strażnicy natychmiast wykonują kolejny ruch. Nie lubię, nie lubię. I mamy nową, tak. Przemieść swojego tylnego turysty na pole przedniego turysty. Gwałtowne ulewy. Odrzuć znaczniki do 4. Mhm, czyli zlimitować je do 4. Bo w ogóle tak naprawdę można ich mieć tutaj maksymalnie 12 w danym momencie. Tego nie powiedziałem Wam, ale to się rzadko zdarza. Dobrze, czyli wykonują dodatkowy ruch. No tak. 3 do przodu. Idzie tylnym. Raz, dwa, trzy. Dobra. No niewiele tego nam już tutaj zostało, muszę powiedzieć Państwu. Myślę, że już nie mam się co nastawiać na... No dobra, zrobimy tak. Pójdę tu, zabiorę sobie choinkę. A czekajcie, bo tu dostaję jeszcze, to miał dwie gwiazdki. O, no, zaryzykujemy. Dobra, zabieram choinkę i jako, że zabieram choinkę, mogę z... Nie, mogę zrobić zdjęcie. O to mi chodziło. Wydaję górę i robię fotkę. Zawsze to jeden punkt. Tych zdjęć naczepałem. Fotograf. E, panie strażniku, jeden z drugim. Dwu, o dwa. Raz, dwa, czyli zabieracie wodę. No, i muszę odrzucić do czterech, ale nie mam, więc nie mam co odrzucać. Odrzuć znaczniki do czterech. Czyli jak rozumiem, pytanie: Czy mam odrzucić. Nie, no do czterech, czyli do, do czterech mi mają zostać na ręce. No ale, że nie mam, no to nie mam. Przemieść tylnego strażnika do najbliższego Twojego turysty, ale to już nie zbiorą. Nie ma szans w ogóle, bo tu już tylko mają dwie gwiazdki, więc nawet gdyby zabrał wszystko, to i tak. Chcę. Mój ruch. Pum. Mam choinkę. Drugiej już nie dostanę. Nie mam ogniska. Hmm. Wody już tyle chyba nie będzie. Żeby zagrać którąś z tych kart. No lipa. Lipa, lipa. No nic, ale pozbieram to, co mi pozostaje. Zabieram se to i zabieram sobie góry. Zdobądź gwiazdę, jeżeli zdobywasz góry. Więc jeszcze jedną gwiazdkę sobie dobieram. Dobrze, no jeden. Yy, on mi wyprzedza, więc jedzie tylnym. Do mnie nie dochodzi, więc dochodzi do siebie. A, a, moment! Tu mogę przecież robić wymianę. Ciach. Mam gwiazdkę i mogę dwa wymienić, więc mogę sobie wymienić yy, dwa. Na choinkę i na wodę. Czemu ja na to wcześniej nie wpadłem? Jak on mi teraz... Aha, nie, bo to jest jedynka, więc jedynką mi tego na pewno nie zrobią. Dobra, to chyba się udało. Dwójka. Pyk. Ymm, myk, myk, czyli odrzuca drugą kartę. Niestety w jej miejsce nie przychodzi nowa. I co robi przy dwójce? Zabiera mi aparat. A, bierz. Chociaż na koniec, kurczę, byłoby dobrze... Dobra, to ja zrobię tak. Przylezę tu. Odpalam ognisko. I odwiedzam ten park. Czyli wydaję dwie choinki i słoneczko. Pyk. Kolejna gwiazdka do kolekcji. Przyda się. I w to miejsce akurat wchodzi nowa karta. Eee, cztery góry. No dobrze. I pan... Ten. Tu. Trzy. OK, pyk, pyk, pyk. Kończy grę. To właściwie już nie mam. Znaczy, teoretycznie mogę jeszcze jakiś tam ekwipunek nabyć, ale on na koniec gry to akurat chyba średnio mi będzie potrzebny. Czyli ja muszę już zleźć ze szlaku. Tu, 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 tu. I tu mogę wykonać jakąś akcję. I mogę wykonać akcję. Nie odwiedzę parku, bo mnie nie stać nie zrobię zdjęcia, bo nie mam aparatu. Mogę... Znacznik pierwszego gracza mam, mam. Mogę nabyć ekwipunek. A taki miałem plan, żeby jeszcze tu przyleść i kupić, jeszcze jakieś zdjęcie zrobić, no ale musiał mi zgrzytnąć ten aparat na koniec. No co za łajza. Eee, ekwipunek. Nie kupię ekwipunku, bo nie mam słoneczek, czyli teoretycznie nie jestem w stanie nic zrobić. Mogę sobie przyjść tu i zabrać znacznik pierwszego gracza, który już posiadam, ewentualnie zarezerwować kartę. co nic nie wnosi. Słuchajcie, koniec rozgrywki. Liczymy punkciochy. Liczymy punkciochy i liczymy punkciochy. Tak, liczymy punkciochy z, najpierw z kart, więc mamy tak, yy, mamy tak. Zrobimy porządek, zrobimy miejsce na liczenie punkcioszków. moich. 3, 5 dziewięć, jedenaście, piętnaście, osiemnaście, dwadzieścia, jeden. Teraz liczymy z tego dwadzieścia jeden. Mam powiedziane tak. Sześć

32 punkty. 32 punkty, 33 punkty. Jeszcze zaznacznik pierwszego gracza. 33 punkty, co oznacza, proszę Państwa, 33 punkty. I tutaj jest powiedziane, już pokazuję. 30, plus Twój czas na szlaku stanowił niezapomniane doświadczenie. Będziesz miał, co wspominać przez całe życie. Gratulacje. No, czyli. <laughs> Zdobyłem dość sporo punktów, muszę przyznać, że to chyba mój rekord, jeżeli chodzi o ten wariant solo. No, i co myślicie o grze parki? Jak znajdujecie taką rozgrywkę? Jestem ciekawy. Napiszcie w komentarzach, co wy myślicie o takiej grze. Wykonanie jest bardzo solidne, bardzo fajne. Przede wszystkim, urzeka ta wypraska, która tutaj. Naprawdę działa, na wszystkie elementy jest miejsce, na wszystko się tutaj ładnie, pięknie mieści. Nic nie lata. Jakościowo gra wykonana świetnie. Rysunki powalające, zresztą sami widzicie. Jest oczywiście wyszedł od razu do tej gry dodatek dodatek w postaci dodatkowych kart. Tutaj mamy o. Rozszerzenie Parki zmierzchu wprowadza nowe karty parków, karty lat i akcje biwaków. Także można również nabyć od razu e, rozszerzenie do tej gry. Słuchajcie, fajnie się w to gra. Spróbujcie, zapraszam. Jeszcze raz dziękuję wydawnictwu Albi, które jest partnerem dzisiejszego odcinka. E, no i co, zapraszam na kolejne pełne rozgrywki w przeróżne gry planszowe. Miejmy nadzieję, że już w jakimś spokojniejszym i bardziej sprzyjającym czasie. Za dziś dzięki, trzymajcie się i do usłyszenia i zobaczenia następnym razem, cześć.